Drugie pytanie, bo tak Fagata i Lexi siedzą bardzo cicho i zastanawia mnie pytanie, Fagata, od jakiegoś czasu na twoim Instagramie pojawia się coraz częściej, nie wiem, czy były, czy obecny partner Lexi. Czy jest to jakaś szpilka w jej stronę wymierzona, jakiś zabieg marketingowy, czy to jest po prostu czysty przypadek? My z Marcinem trenujemy w jednym klubie, więc tak jakoś... Nie rozumiem, możesz jeszcze raz, proszę? Trenujemy w jednym klubie z Marcinem, mamy tego samego trenera, więc tak jakoś się złożyło, że się widujemy. Tyle i wyłącznie, tak? Okej, okay. A czy ciebie jako kobietę to w jakiś sposób dotyka, coś, nic? Nie, myślę, że nie. Fun fact, zanim wiedziałam, że walczę z Agatą, to ja... ona przychodziła ze mną na treningi do WCA, do moich trenerów, i ona w końcu zdecydowała się, że chce z kimś innym trenować. Ja jej polecałam właśnie klub Junik i trenera Szyszki, bo mówiłam jej, że o, gdybym ja nie walczyła z tymi trenerami, którymi walczę, to bym poszła do Szyszki, że on jest taki dobry i żeby ona do niego poszła. No i poszła i walczy, i no Marcin też jest od Szyszki, więc no razem tam siedzą. Czyli oczywiście tyczy się Marcina Dubiela. Internet pragnie wiedzieć, czy możesz liczyć na jego wsparcie podczas treningów i poza nimi. Szczególnie, że trenuje w klubie rywalki. No właśnie, no. Albo rywalka trenuje w klubie u jego, no. No Marcin do mnie podszedł teraz jakoś pół godziny temu i zbił mi żuwika i powiedział, że jeśli mam jakieś wątpliwości, to on jest za mną, czy coś w tym stylu, coś takiego, więc bardzo miło, więc wydaje mi się, że wsparcie mam. Czy utrzymujesz jakiś kontakt z kamerzystą? Nie chcę się na temat tej osoby wypowiadać. Okej. Okay. Nie chcę, jakby ja mogę wszystko. Okej. Okay. Fagata w moim odczuciu w dosyć krótkim odstępie czasu, no z bycia, nie chcąc teraz jakkolwiek uogólniać, randomową osobą, stała się bardzo znaną influencerką. I w zasadzie pytanie, jak ty to odbierasz? Co w dużej mierze pomogło ci przebić się w tak brutalnym świecie, jaki jest świat influencerów? Czy jest to może to, że posiadasz kolekcję swoich węży i z tego mogłaś się czegoś nauczyć i wywnioskować, lawirując w tym świecie? Nie no, ja byłam dziewczyną Stewarta i to nie jest żaden sekret, że on mnie wypromował. Nie rozumiem, jeszcze raz. Byłam dziewczyną Stewarta, taki youtuber. Znaczy był youtuber i... to on mi gdzieś tam pomógł i wszystko, co mam, zawdzięczam jemu i dziękuję mu tutaj, jeżeli to ogląda. Tyle. Jakby zapytałem też może trochę kując, jak szpilka, bo wiele osób też często ma problem jakby z przyznaniem tego, że coś, ktoś komuś ułatwił, czy coś jakby stało się dzięki komuś, ale spoko. Pasza, pytanie do Fagata, zapraszam na środek, bo oczywiście wielkie brawa dla nich. No i pierwsze wasze face to face. Ale ty jesteś wysoka w tych butach. No, ja nie ubrałam, żeby wiesz, dominacja. A bez butów to ty jesteś chyba... O, czemu tego nie było, jakby siedziałyście, jakby tych wszystkich dogryzek? Dlaczego nie było tego? Czego nie było? Ja normalnie mówię, ile ona ma wzrostu, no jest gdzieś tutaj, nie? Czy sugerujesz, że jest niższa niż powinna być? To znaczy, to są fakty, była jest niższa, to jest, tak działa świat. Fagata mówi, że Natsu też była niższa, racja. Bro. Dzisiaj jeszcze uśmiechnięte, ale będą musiały w sobie wyzwolić agresję 5 lutego w klatce Heilig 2. Ten pojedynek jest co-main eventem w walce z Fagatą. Może doświadczenie w jakimś tam stopniu. Też jestem wyższa. Może będę cięższa, więc to też jest jakaś przewaga, ale wydaje mi się, że najbardziej to, że ja już byłam w klatce, ona jeszcze nie. To jest pierwszy raz. Czy w związku z tym czujesz dodatkową presję, czy właśnie odwrotnie? Masz poczucie, że niewiele się od ciebie oczekuje, więc możesz pójść po prostu zrelaksowana i zrobić robotę na tyle, na ile cię stać? Znaczy się, jestem zmotywowana, ale ja też nie mam nic do stracenia. Ja tutaj nie muszę nikomu nic udowadniać, muszę tak naprawdę sobie udowodnić najwięcej. Bardzo chciała, żeby ludzie nie lekceważyli Agaty. Uważam, że taki kurs kładzie większą presję na mnie i wolałabym, żeby był troszeczkę bardziej wyrównany. Serio, nie lekceważcie Fagaty. Ona naprawdę może fajnie się pokazać w oktagonie. Się godzą i to jest normalne, nie tylko w świecie influencerów, tylko też chyba w normalnym życiu tak jest, że ludzie
się kłócą, potem się godzą i to tyle. Chcecie jakby może przytoczyć genezę konfliktu i sposób, w jaki to się wyjaśniło? Nie, bo to były zamieszane osoby trzecie, których tutaj nie ma i które nie za bardzo chciałyby być w to mieszane, więc wolimy, rozmawiałyśmy nawet na ten temat, że lepiej się o tym po prostu nie wypowiadać. Co daje mi sport? Lepiej się czuję fizycznie, jak ja... Okej, ja uwielbiam McDonald's, ale jak ja 3 razy dziennie jadłam maka, to nie czułam się najlepiej. Teraz jak uprawiam sport, no to na pewno kondycyjnie lepiej stoję, czuję się trochę lepiej ze sobą. Co jeszcze sport mi daje? Większa pewność siebie. Wydaje mi się, że teraz jakieś tam podstawowe umiejętności w MMA mam, no to mniej się boję na ulicy, nie wiem. Czasami aż bym chciała, żeby ktoś mnie zaczepił, żeby po prostu sprawdzić, co ja bym zrobiła, jak ja bym zareagowała. Na pewno to mi dało to. Tak sobie Lexi idzie ulicą, temu bym nakopała, ten to nawet niech nie podchodzi. Nie, ale ja kiedyś w wakacje z Lexi szłam, to ona zaczepiała ludzi normalnie. Co? Faceci się zatrzymali i tak szyby w dół, a Lexi co? Nie, gdzie to było? Było. No ale dobra. Agata mówiła, że nie będzie robić tutaj nic pod górkę, ale... Ja byłam trzeźwa wtedy? O! Ja nie wiem, Pytanie... Za 100 punktów. O, Agata, no powiedziałaś A, musisz powiedzieć B. Ale tak, takie może pouczenie to za dużo, ale dla Lexi, jakby do momentu, w którym nie wychodzisz z pojazdu, w sensie jak takie sytuacje mają miejsce, to wszystko jest okej. Ale czy masz rację, czy nie masz racji, w momencie, kiedy opuścisz auto i wychodzisz do tej osoby, no to już jesteś jakby na pozycji... Wydaje mi się, że to było w ogóle, że ja... Jeśli osoby... Nie, to oni byli w samochodzie. No właśnie, oni byli co w samochodzie. I oni się przy nas zatrzymali, żeby w dół. Ja z samochodu nie będę krzyczeć do jakichś ludzi. Nie, wydaje mi się, że mógłby to być ktoś, z kim mam gorsze relacje, ale podejdziemy do tego sportowo i wydaje mi się, że będzie okej. Awa. No ja też bym wolała się bić z kimś innym, ale z drugiej strony też się cieszę, że jest to Lexi, nie mamy żadnej spiny i nie będziemy żadnych głupich rzeczy chyba gadać na swój temat. Chciałam się w ogóle przywitać, bo jestem tutaj pierwszy raz. No to bardzo miło. Przywitajcie Agatę, po raz pierwszy jest u nas. Bardzo ciekawy, co zaprezentujesz w klatce. Czy czujesz presję wychodząc do Lexi, która już ma za sobą doświadczenie zdobyte na pierwszej gali? W treningach mi się to mega podoba i mnie to bardziej motywuje. Nie wiem, czy jakbym może dostała kogoś słabszego, to czy bym aż tak bardzo, wiesz, trenowała i się tym zajarała, jak się zajarałam. Nie, ale hajs się musi zgadzać. Ja jakby nie zastanawiasz się nad tamtą walką. Nie, na pewno wyciągnęłam bardzo dużo z tamtej walki i patrzę na Fagatę, przygotowuję się, w sensie w mojej głowie Fagata będzie lepsza niż, w sensie jak to powiedzieć, mi brakuje teraz słów. Say it in English. Powiedz po angielsku. I'm expecting Fagata to be better than Natsu. W sensie przygotowuję się, jakby Fagata była lepsza niż Natsu. W sensie coś cen. A z Natsu, no to błąd był taki, że ja zlekceważyłam Natsu. Ona w momencie, kiedy ona była trochę lepsza niż ja zakładałam, to ja mentalnie od razu położyłam się. Ale no Natalia bardzo fajnie zawalczyła. Gratulacje. Ja ostatnio widziałem na Instagramie Fagaty. W zasadzie to kopnięcie weszło tak, że ja na to spojrzałem i się nawet nie zdawałem sprawy, że Fagata jest tak rozciągnięta. Możesz mi potarczować następnym razem. Będzie tak płynnie wykonane. Jestem naprawdę pod wrażeniem i w zasadzie ciekaw jestem tego, jak to będzie wyglądało. Z trenerem rozmawiam. Dawaj, Agata, no powiedz. Dawaj. Big Jack zdradził całą swoją taktykę, także chociaż coś, rąbka tajemnicy. Nie opowiadać o twoich słabych stronach. Nic tylko wykorzystać, nie? Czy jeśli, powiedzmy, niefortunnie zdarzy ci się przegrać tą drugą walkę, planujesz jakieś kolejne walki, czy to będzie teraz w tej chwili wyznacznikiem tego, jak dalej potoczy się twoja droga frika w klatce, będąc wojownikiem? Okej, nie wiem, jak to powiedzieć, żeby to miało sens. Na razie te walki mnie kręcą sportowo. Jakbym ja tą przegrała, to ja wtedy bym tą trzecią wzięła stricte na hajs po prostu. Nie chciałabym już walczyć, ale po prostu bym wzięła po prostu dla hajsu.